Padłość, firma Ambergold. Kolejne przesłuchania? Kolejne przesłuchania już w przyszłym tygodniu. Mamy pana Marcina P. i panią Katarzynę P. Tak, także widzicie państwo, radio Koncita nadaje sobie spokojnie, proszę tam się nie przejmować. Odpowiadali na pytania członków komisji w sposób wyczerpujący, no bo to są osoby, które no, dysponują największą wiedzą. A poza tym jest program nocny radia Koncita. To one podejmowały te kluczowe decyzje, które no, zaskutkowały no, oszukaniem 19 tysięcy Polaków na kwotę blisko 900 milionów złotych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Program nocny, ale proszę z nami być w dalszym ciągu. Naszym gościem, ostatnim gościem aktualności dnia był pan Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Ambergold. Jest godzina 14. Słuchają państwo Radia Maria, przed nami wiadomości, które przedstawi siostra Grażyna Bagińska. W Sejmie odbędzie się dziś wieczorem debata nad wnioskiem w sprawie referendum edukacyjnego. Z inicjatywą jego przeprowadzenia wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego, który przeciwstawia się wprowadzonym przez Ministerstwo Edukacji zmianom. Pod koniec stycznia zawiązał się komitet referendalny, a wniosek wraz z podpisami złożono w Sejmie 20 kwietnia. Przedstawiciele rządu podkreślali wtedy, że reforma jest już wdrożona, a o przeprowadzenie referendum należało wnosić wcześniej. Poseł Iwona Michałek z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podkreśla, że PiS jest gotów do rozmowy, choć debata w tym momencie nie ma już sensu. Reforma już weszła w życie. Organy prowadzące i dyrektorzy szkół już się mocno przygotowują i tak naprawdę niektórzy to już są, ich przygotowania są na ukończeniu do wdrożenia od września tych zmian. Wiem, że bardzo wiele organów prowadzących szkoły wzięło na siebie tą sprawę zatrudnienia nauczycieli, jakby poszukiwania najlepszych rozwiązań dla nauczycieli, tak żeby po prostu nie stracili pracy. Moim zdaniem nie ma sensu referendum. Natomiast no, rozmawiać zawsze trzeba. Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona m.in. struktura szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017-2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Polska przestała być państwem teoretycznym, dba o koniunkturę i wzrost gospodarczy, co tylko potwierdzają szacunki agencji ratingowej Fitch, mówi poseł Janusz Szewczak, ekonomista. Wczoraj Fitch podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2017 rok do 3,3%. W porównaniu z wcześniejszą prognozą wzrósł on o 0,3%. W ocenie posła Janusza Szewczaka szacunek ten jest jednak bardzo ostrożny. Zdaniem polityka PKB może bowiem zbliżyć się w tym roku do 4%. To można powiedzieć prawie półrocze pokazuje, że ich dochody podatkowe będą znacząco większe od zaplanowanych, zwłaszcza w ramach walki z uszczelnieniem systemu podatkowego, czyli tylko złodziejstwem i okradaniem budżetu państwa, jak to niestety miało miejsce przez lata. To pokazuje, że również zaplanowany deficyt może być znacząco niższy na ten rok, a więc ten nasz budżet na ten rok, który opozycja twierdziła, że jest w ogóle nielegalny, że to się nie utrzyma, że się rozsypie i tak dalej, to raczej pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie i że będzie przyjechać na pewno rozkład tej koniunkturze popytowej. Obecne wskaźniki gospodarcze naszego kraju są jednymi z najlepszych w Europie i, jak wskazuje polityk, mogą być jeszcze lepsze, czemu sprzyja właśnie m.in. uszczelnianie systemu podatkowego. Agencja Fitch oczekuje, że PKB naszego kraju będzie napędzany przez mocny wzrost konsumpcji oraz odbicie wzrostu w obszarze inwestycji. Według pierwszych prognoz wzrostu na 2019 rok polski PKB w tym okresie powinien wynieść 3,2%. Fitch spodziewa się też podwyżek stóp procentowych w Polsce w kolejnych 2 latach. Na koniec 2019 roku miałyby
one wynieść 3%. Ustawodawca powinien stworzyć jednolitą procedurę wyboru sędziów. Członków Krajowej Rady Sądownictwa uznał Trybunał Konstytucyjny. Według Trybunału wszyscy członkowie KRS mają jedną wspólną kadencję. 5 sędziów Trybunału uznało za niekonstytucyjne przepisy ustawy o KRS-ie z 2011 roku dotyczące zasad wyboru sędziów do Rady oraz ich kadencji. Część sprawy Trybunał Konstytucyjny umorzył. W uzasadnieniu orzeczenia sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński zaznaczył, że kwestionowane przepisy dokonały nieuprawnionego zróżnicowania sędziów. Nastąpiło to w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ustawa zróżnicowała sposób wyboru członków KRS pośród sędziów sądów powszechnych w stosunku do procedur wyboru członków KRS pośród sędziów innych sądów, to jest Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Po drugie, ustawa zróżnicowała mechanizm wyboru sędziów członków KRS w samej grupie sędziów sądów powszechnych. Ustawodawca przewidział bowiem w tym zakresie dwie odrębne procedury. Ograniczenie ustawowe dotyczyło zatem nie tylko zróżnicowania prawa biernego sędziów między poszczególnymi rodzajami sądów, ale też dyskryminowania sędziów w ramach tej samej grupy. Wniosek do Trybunału o uznanie regulacji za niekonstytucyjne złożył prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W piśmie wskazał m.in., że obecna ustawa o KRS m.in. ogranicza prawa wyborcze sędziów przy wyłanianiu ich przedstawicieli do Rady. W najbliższych dniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomi szereg przetargów na budowę szybkich tras. Chodzi m.in. o 14-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S7 koło Krakowa oraz 80-kilometrowy odcinek autostrady A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Poza tym rozpocznie się realizacja części inwestycji, m.in. budowa 6,5-kilometrowego odcinka południowej obwodnicy Warszawy. Chodzi o nadgonienie opóźnień z ubiegłego roku i zwiększenie liczby przetargów nie rozpoczętych przez poprzedni rząd. O sprawie napisał dziś jeden z dzienników. Poseł Kukiz15 Sylwester Chruszcz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreślił, że głównym celem jest spięcie Polski sieciami autostrad i szybkich dróg do 2025 roku. Połączymy wszystkie regiony, wszystkie duże aglomeracje, także ruch tranzytowy nie będzie przeszkadzał nam w normalnym życiu, nam kierowcom, nam transportowcom. I te inwestycje, czyli południowa obwodnica Warszawy, niezbędna obwodnica Nidzicy, którą teraz już kończymy, obwodnica Gorzowa, to dobrze, że te inwestycje są już teraz przed wakacjami będą oddawane, ale także te obwodnice Krakowa, obwodnice Jarocina, tych inwestycji jest bardzo dużo, dokończenie trasy S3, dokończenia tych odcinków są bardzo ważne dla spoistości całej sieci transportowej w Polsce. Mamy dalekosiężny cel do 2025 roku, chcemy spiąć siecią autostrad i dróg szybkiego ruchu całą Polskę. W tym roku w naszym kraju oddano do ruchu dwie trasy. Są to obwodnica Wielunia oraz 32-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S5. Do końca roku otwartych ma zostać ponad 350 kilometrów dróg ekspresowych S3, S5, S7 i S8 oraz obwodnice takich miast jak Inowrocław, Jarocin, Nysa czy Ostrów Wielkopolski. Austriacki minister obrony Hans-Peter Doskozil chce, aby Niemcy silniej zaangażowały się w ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Polityk w wywiadzie dla jednego z niemieckich dzienników wyraził też życzenie, by nasi zachodni sąsiedzi tworzyli ośrodki recepcyjne dla uchodźców poza Europą. Austriacki minister zadeklarował też, że stara się o nową ochronę zewnętrznych granic Unii. Jak podkreślił, rozwiązaniem byłyby mieszany nadzór granicy z jednej strony przez policjantów, z drugiej przy pomocy wojska. Frontex nie jest w stanie wszystkiego przejąć, dodał. Z kolei niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel skrytykował dziś żądania austriackiej dyplomacji, by zamknąć dla migrantów trasę przez Morze Śródziemne i tworzyć dla nich hotspoty poza Europą. Jak wskazał, obecnie nie można zawracać uchodźców do Libii, bo tam nikt nie zapewni im bezpieczeństwa. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat mistyka aktu małżeńskiego. Naszymi gośćmi będą Państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, redaktorzy kwartalnika Zbliżenia. Serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo,
Państwo chcemy wspólnie modlić się liturgią godzin. Zapraszam, zachęcam do wspólnej modlitwy. Prosiłbym też kogoś z radiosłuchaczy o telefon, by modlić się razem. Mamy trzeci tydzień psalterza, jest to 11 tydzień zwykły, hymn z trzeciego tygodnia, strona 550, już światło słońca na niebie i później antyfona i psalmy od strony 823 w wydaniu już tym czterotomowym w liturgii godzin, tom trzeci. Głowy smoków skruszyłeś wśród odmętów.
Czyż na żyłę łby Lewiatana? Wydałeś go na rzek morskich potworów. Ty sprawiłeś, że trysnęły źródła i strumienie. Ty wysuszyłeś rzeki nieustannie płynące. Twoim jest dzień i noc jest moja. Ty utwierdziłeś światło i słońce. Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi. Tyś stworzył lato i zimę. Pamiętaj o tym, że wróg lży ciebie, Panie, a lud niemądry bezcześci Twoje imię. Duszy Twej synagarlicy nie wydawaj sępowi. O życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. Wspomnij na Twoje przymierze, bo mroczne zaułki ziemi pełne są przemocy. Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem. Niech biedny i ubogi wychwala Twe imię. Powstań, Boże, broń swoje sprawy. Pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza Ci głupiec. Nie zapominaj o krzykach Twoich nieprzyjaciół. Zgiełk powstających przeciw Tobie nieustannie się wzmaga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powstań, Boże, broń swoje sprawy. Czytanie z Księgi Przysłów. Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem. Nie uciskaj w bramie biednego, bo Pan rzecznikiem ich sprawy. Wedrze on życie tym, co ich krzywdzą. Pan wyzwoli biedaka, który nie ma opieki. Nędzarza ocali od śmierci. Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia. Spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Ojcze, wszystkim mocno życzę wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać, Pani, z Panem Bogiem. Wspólna nasza modlitwa o 15:00. Wtedy odmówimy razem koronkę do Miłosierdzia Bożego. Radio Pączyka.